mieć lepszego, niedziela, kolego. Masz słońce, las, przyrodę i swobodę, tylko żyć! Jeszcze jest prócz tego dziewczyna jedyna, co może być lepszego, nie może lepiej być! Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Bohaterami dwóch przedostatnich w tym sezonie nowych seansów nie będą polskie, żeńskie i męskie gwiazdy, nie będą pracowici reżyserzy, operatorzy czy producenci, ale, jak to tytuł zresztą zapowiada, chór Dana, najsławniejszy przed wojną zespół rewelersów. Może najpierw wyjaśnijmy, co to są rewelersi. Sięgam po stojący u mnie na półce prawie już antyk biały kruk, a właściwie pożółkły słownik wyrazów obcych, wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy w roku 1959. Czytamy w nim, co następuje. Rewelersi, od angielskiego revelers. Liczba mnoga od reveler, hulaka, biesiadnik. Piękny rodowód, nie ma co. W odniesieniu do muzyki oznacza to wokalny kwartet męski z towarzyszeniem instrumentu wykonujący utwór muzyki rozrywkowej. Pierwsze zespoły rewelersów powstały w Ameryce w okresie międzywojennym. Trochę dokładniej. Pierwszym zespołem tego typu był Edison Mail Quartet, który powstał pod sam koniec XIX wieku, czyli wtedy, kiedy rodził się również przemysł fonograficzny. Po 6 latach powstał nowy zespół, po nim następny, a po nim najgłośniejszy w roku 1917, już bardzo popularny, o nazwie Shannon Four. Jednak panująca do tej pory zgodna, prawie rodzinna atmosfera została zniszczona przez kłótnie, zawiści i temu podobne ludzkie przywary. Na gruzach tych zespołów powstała w 1925 roku grupa, którą jej członkowie nazwali The Revelers, czyli, jak już wiemy, hulaki, biesiadnicy. Od tej pory zaczęły powstawać, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, 4-5-osobowe chóry uprawiające z powodzeniem na wskroś rozrywkową działalność. Filmowcy natychmiast uznali, że te chóry mogą stanowić dodatkową atrakcję ich filmów. Trafili na właściwy moment, bo Wielki Niemowa powoli odchodził w przeszłość, a ekranami, kinami zawładnął film dźwiękowy. W tym samym czasie, pod koniec lat 20., takie chóry rewelersów zaczęły powstawać również w Europie. Zapowiadano, reklamowano je mniej więcej tak. Młodzi, zdolni ludzie, którzy wstają późnym popołudniem. Umieją nosić frak i smoking, ale nie wyglądają w nich jak manekiny. Mają poczucie humoru, które jednak rzadko absorbuje policję. Do tego śpiewając, zbytnio nie fałszują. A Dariusz Michalski, absolutny znawca i tego przedmiotu, dodaje. Czytali nuty Avista. Dla klasyków mieli szacunek umiarkowany. Jeśli trzeba, potrafili coś skomponować. Filmografię zaś Seneta, Chaplina, Keatona i braci Marx znali od A do Z. I do tego muzycznego klubu, śpiewających grupowo 4-5, dołączył polski chór Dana. Nie byli zresztą osamotnieni, bo jak to się kiedyś mówiło, produkowały się również inne podobne chóry rewelersów. Na przykład chór Warsa,
chór Eriana, cztery asy, czwórka szacha, beltono. W Polsce najsławniejszym stał się właśnie bohater naszego iluzjonowego seansu – chór Dana. Wybiegnę trochę w przód i przywołam tuż powojenne chóry, damskie, czyli chóry rewelerse. Występowały one w takich komediach jak Skarb czy Irena do domu. Trzy śmiech, srebrny klucz, dwa diamenty jasnych ucz i rubin czyjś bał. Najmilszy nasz skarb. Wracam do głównego tematu, czyli chóru Dana. Najwyższa pora, żeby powiedzieć, jak powstał i kto był jego założycielem i szefem. Założycielem i szefem, ale także kompozytorem, śpiewakiem i solistą, grał świetnie na akordeonie, był Władysław Daniłowski. Urodził się w Warszawie w roku 1902. Był synem znanego wówczas dziennikarza, poety i pisarza Gustawa Daniłowskiego. Syn Władysław ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra praw. Jednocześnie jednak studiował z powodzeniem w Konserwatorium Warszawskim fortepian i teorię. Jak widać, ten późniejszy gwiazdor muzyki rozrywkowej miał solidne i wszechstronne wykształcenie muzyczne. A miłość do muzyki zawdzięczał Władysław Daniłowski swej matce, pianistce, amatorce. Samodzielną drogę artystyczną rozpoczął Władysław Daniłowski, zresztą jak wielu innych, od kabaretów i różnorakich teatrzyków muzycznych. Aniele, niech się pan odczyni. Gdzie są pieniądze? Ziemiański będzie lepiej. Pan mnie okradł, panie Szwicki. Mój aniele Serafiński. Tu niech lubi Izraelicki, panu klepki brat. Sługa, uszanowanie. A pana i szlak. Nie, tu Lombard. Tak. Zaraz, dwa. L jak lody, O jak ody. M jak mama, B jak brama. A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan kto, jak Dan. D nie T. Zrozumiał pan? Lombard! Nie Lombard, Lombard, powie się! Zadebiutował w 1926 roku w sławnym Qui pro quo. Władysław Daniłowski miał wtedy 24 lata. Debiut ten prasa odnotowała krótką notatką, która brzmiała: mieliśmy i debiuty, więc najpierw kompozytorski Dana, zupełnie udany. Młodziutki, zdolny muzyk dał tango nastrojowe i ślicznego bluesa. Choć Władysław Daniłowski komponował swobodnie utwory należące do różnych gatunków, do różnych form, jego ulubioną, której pozostał wierny do końca życia, było tango. Po raz pierwszy zaprezentował się chór Dana w filmie Niebezpieczny romans z 1930 roku. Film ten miał dwie wersje, niemą i udźwiękowioną przy użyciu płyt gramofonowych. Niestety, płyty bezpowrotnie zaginęły, a pozostała tylko wersja niema. A szkoda, bo obok chóru Dana wystąpiła tu również znakomita jazzująca orkiestra Henryka Golda. Następny występ filmowy Władysława Dana i jego chóru na szczęście się zachował. Miało to miejsce w filmie z 1931 roku, którego kopię ma Filmoteka Narodowa.
tym filmem jest dramat niepodległościowo-patriotyczny 10 Spawiaka. Oparta na autentycznych wydarzeniach opowieść o brawurowym, wprost nieprawdopodobnym, a jednak prawdziwym zdarzeniu. Akcja toczy się na początku XX wieku w opanowanej przez zaborców rosyjskich Warszawie. Młody architekt Janusz Adam Brodzisz, którym wstrząsnął widok egzekucji polskiego rewolucjonisty, wstępuje, no również pod wpływem pięknej Hani, Karolina Lubieńska, do niepodległościowej organizacji bojowej kierowanej przez tajemniczego Jura, Józef Węgrzyn. Ale Janusz wikła się w romans z Olgą, Zofia Badycka, kochanką rosyjskiego generała żandarmerii, na którego on rzucił bombę. Dziesięciu rewolucjonistów zostaje skazanych na karę śmierci. Ale Jur organizuje i przeprowadza efektowną akcję uwolnienia skazanych. To był początek współpracy, czy też pracy Władysława Daniłowskiego i jego chóru dla filmu. Piosenka z filmu Dziesięciu Spawiaka, nosząca tytuł Flisacy, stała się jedną z najpopularniejszych piosenek przed wojną. Jeszcze i ja ją śpiewałem tuż po wojnie, w czasie wycieczek szkolnych czy harcerskich ognisk. Od gór aż hen pod drzew rozbrzmie na polski śpiew, a ten lud choć nosi pamięta dawne dni, słońcu czy blasku gwiazd, jeremiami miast, z góry ten, gdzieś spod Kraków, wieziemy tu nasz dom. A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia nieco późniejszego, dokładnie o 2 lata młodszego filmu, do którego muzykę napisał Władysław Daniłowski. Jest nim ciekawa komedia 12 krzeseł. Początek jest prosty, choć zaskakujący. Fryzjer czeski Ferdynand otrzymuje z Warszawy wiadomość o śmierci swej ciotki i spadku, jaki przypadł mu w udziale. Jedzie więc do Warszawy. Okazuje się, że spadkiem jest 12 krzeseł. No i teraz dopiero się akcja naprawdę zaczyna. Tak na marginesie. Prawdziwym ewenementem było to, że film ten powstał we współpracy polsko-czechosłowackiej. Że główne role grali najlepsi wówczas komicy Polski i Czechosłowacji, Adolf Dymsza i Wlasta Burian. A autorem muzyki, przypomnę, jest Władysław Daniłowski. Życzę Państwu dobrej, przedwojennej zabawy.